Dzień dobry, jest mi niezwykle miło, że mogę dzisiaj przed Państwem zaprezentować trudne tematy, z którymi borykamy się w stowarzyszeniu, które mam dzisiaj przyjemność reprezentować. Tytuł mojej prezentacji to Blaski i cienie w ochronie króla puszczy. I wiadomo, o kogo chodzi: żubr, bizon, bonazus, puszcz, imperator. To jest gatunek pod ochroną ścisłą, na mocy prawa międzynarodowego, jak również krajowego. Można by było rzec kolokwialnie chroniony na absolutnie wszystkie strony przez wiele zaangażowanych osób. I jest to gatunek niezwykle medialny, popularny w naszym społeczeństwie. Kiedy mówi się o żubrze, kiedy mówi się o Polakach w ochronie żubra, to wszyscy czujemy dumę, ponieważ w naszym kraju jest największa populacja tego gatunku, ponieważ Polacy mocno przyczynili się do uratowania gatunku. Dlatego, kiedy żubry są transportowane, aby zakładać nowe stada, dawać początek nowym populacjom za granicą, mówi się, że żubry podbijają świat, że nasze żubry wyjechały. Kiedy rodzi się młode żubrzątko w zagrodzie, to wstawiamy wszędzie takie słodkie zdjęcia, prawie pluszaki. W rejonach, gdzie żubry występują, organizuje się różne festiwale i imprezy okolicznościowe pod hasłem żubrowym, na przykład taki festiwal w Mirosławcu. Kiedy otworzono zagrodę żubrów w Mucznem, w Bieszczadach, to bardzo szybko okazało się, że jest bardzo popularna wśród turystów. Ulokowano ją na liście top 5, top 10 miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić w Bieszczadach, kiedy jest się tam na przykład z dziećmi. Bardzo szybko uzyskała nominację największej atrakcji przyrodniczo-edukacyjnej. I to są te blaski, o których chciałam na początek powiedzieć. Natomiast w codziennej pracy mamy często zatroskane twarze z powodu cieni, które też z ochroną żubra są związane. No i tutaj, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, jest kilka różnych problemów. Między innymi stale borykamy się z tą niską zmiennością genetyczną, z nadmiarowymi osobnikami w zagrodach, z niską odpornością na choroby. I ja dzisiaj na potrzeby tej konferencji, tej prezentacji postanowiłam skupić się na jednej takiej chorobie, która wystąpiła u żubrów dwukrotnie w Polsce w stadzie wolnościowym, i to jest gruźlica. No i na początku tytułem wprowadzenia o gruźlicy słów kilka. Jest to choroba zwalczana z urzędu, występuje zarówno u zwierząt domowych, jak i dzikich. Zakażenie następuje od bezobjawowych nosicieli i kiedy wykryje się tę chorobę u bydła, to osobnika trzeba usunąć ze stada, a następnie poddać ubojowi sanitarnemu. Choroba na początku rozwija się bezobjawowo, potem prowadzi do osłabienia organizmu, wykończenia i w efekcie śmierci. I w Polsce u zwierząt dzikich i wolno żyjących pojawiła się kilkukrotnie. W ogrodach zoologicznych, w prywatnej hodowli bizonów, no i u tych żubrów, zarówno w hodowli zagrodowej, jak i w populacji wolnościowej. I w ogrodach zoologicznych jest opisany jedyny przypadek leczenia gruźlicy. To był samiec żyrafy. On był leczony przez jakiś czas, natomiast leczenie nie przyniosło skutku i samiec został poddany eutanazji. A na zdjęciu poniżej mamy przykład dodatniego wyniku próby tuberkulinowej u żubra, czyli potwierdzającej, że ten żubr już nosi w sobie gruźlicę. Może jeszcze nie rozwinął objawów, ale już jest niestety do eliminacji. I ja teraz chciałabym się skupić na takich dwóch przypadkach, kiedy ta gruźlica wystąpiła w Polsce. Pierwszy, który jest odbierany skrajnie źle, i drugi, który jest odbierany w społeczeństwie dużo lepiej. No ale na tym pierwszym przypadku wszyscy się, że tak powiem, uczyliśmy. Pierwszy przypadek miał miejsce w 1996 roku w Bieszczadach. Wydarzyło się tak, że została znaleziona martwa krowa. No i to wzbudziło duże zaskoczenie. Lekarz weterynarii zbadał tę krowę, powiedział, że jest gruźlica. Powołano specjalną komisję, która miała ocenić występowanie tej gruźlicy u innych osobników tego żubra w Bieszczadach.
No i rozpoczęły się odstrzały diagnostyczne. W związku z tym, że nie wiadomo było, jaka była skala problemu, no to rozpoczęto odstrzały losowe. Siłą rzeczy część osobników, które zostały zastrzelone, była chora. Część była zdrowa. Na niebiesko oznaczone są stada, w których nie potwierdzono gruźlicy. Na czerwono jest to stado w nadleśnictwie Brzegi Dolne, gdzie żubry były chore. W związku z tym, że ta choroba pojawiła się pierwszy raz, nie wiadomo było u tego dzikiego gatunku wolno żyjącego, nie wiadomo było za bardzo, jaką strategię przyjąć, no więc rozpoczęło to te badania. Badania diagnostyczne prowadzone były co roku, strzelano kilka osobników, no i tak jak mówię, u jednych była choroba, u innych nie była. U tych, które zostały zastrzelone, a nie były chore na gruźlicę, społeczeństwo miało taki odbiór, że no zastrzelono zdrowe zwierzę i to jeszcze krowę, która na przykład była cielna, więc ogólnie do czego dążymy. No, pojawiały się przez to niespójne komunikaty dla mediów. Osoby zaangażowane też nie do końca były przekonane co do kroków, które należałoby podjąć. Lekarze byli zdania, że stado, gdzie jest gruźlica, powinno pójść do eliminacji, bo stanowi zagrożenie dla innych stad. Hodowcy, opiekunowie stad, jak to hodowcy, chcieli chronić swoje zwierzęta. Ministerstwo czekało i sprawdzało, jakie będą wyniki badań. No aż w końcu przyszła decyzja o eliminacji całego stada, no ale przyszła 5 lat po pojawieniu się pierwszego przypadku gruźlicy. Decyzja już dotyczyła całego stada, tam było 12 osobników, udało się ją zrealizować dla 6 osobników, a 6 niestety odeszła z tamtego rejonu. Podejrzewamy, że przeszła po prostu na ukraińską stronę Karpat. W efekcie w społeczeństwie było bardzo emocjonalnie i wszystkie nagłówki prasowe wskazywały na to, że dzieje się tam coś okropnego. Były ze szczegółami opisywane przypadki, w jaki sposób żubra należy zabić. No, potem już komentarze były bardzo konkretne. Tutaj wcale nie chodzi o walkę z gruźlicą, lecz atrakcyjne polowanka. Co roku śmietanka myśliwych z lasów państwowych urządza sobie safari i to wszystko przyklepuje minister środowiska. Tak to wyglądało. Profesor, który został poproszony o ekspertyzę i ocenę sytuacji w Bieszczadach, powiedział, że no niestety z powodu niezrealizowania tej decyzji w całości jest wysoce prawdopodobne, że nowe zakażenia pojawią się u żubrów bieszczadzkich w przyszłości. No i niestety nie pomylił się. Drugi przypadek gruźlicy rozpoczął się w 2010 roku, kiedy znowu znaleziono martwą krowę, znowu stwierdzono gruźlicę. No i znowu rozpoczęto odstrzały diagnostyczne. Udało się odstrzelić tylko i wyłącznie osobniki z lutowisk. W tym pierwszym roku u tych osobników z lutowisk nie stwierdzono gruźlicy, więc nie wiadomo było, czy ta gruźlica jest, gdzie jest i jak. W kolejnym roku w Stuposianach, gdzie ten pierwszy przypadek gruźlicy wystąpił, już było bardzo dużo przypadków gruźlicy, takiej niewątpliwej. No i w tym momencie, nauczeni trudnymi doświadczeniami z przeszłości, wszystkie osoby zaangażowane w ochronę żubra już mówiły jednym głosem. I równolegle ze złożeniem decyzji do Generalnej Dyrekcji, ze złożeniem wniosku do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o wydanie zezwolenia na odstrzał całego stada stuposiańskiego, rozpoczęto informowanie społeczeństwa i w tym momencie ogromną pracę wykonał między innymi pan z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, rzecznik prasowy, który był bardzo dostępny, który rzeczowo i konkretnie opowiadał o tej chorobie, o tym, co się wydarzy, jeżeli tych osobników się nie odstrzeli. I chodziło głównie o to, żeby w przekazie społecznym pojawiła się informacja, że w tak dużej populacji jak ta bieszczadzka, jeżeli jesteśmy w stanie odizolować osobniki chore od reszty populacji i zdusić ognisko gruźlicy w zarodku, to należy to zrobić. I dzięki temu decyzja została wydana szybciutko, została wykorzystana w pełni. Tutaj jeszcze mapka, ale nie będę na razie się nią zajmować. W każdym razie już teraz reakcje społeczne, przynajmniej te, które pokazywały się w takich artykułach internetowych, były już merytoryczne
I już nie byli naszymi wrogami myśliwi, którzy urządzają sobie atrakcyjne polowanka w Bieszczadach, tylko wrogiem zdefiniowanym była gruźlica. Działania realizowane przez osoby zaangażowane w ochronę były postrzegane jako powstrzymywanie epidemii i mówiono o tym, że dla żubrów, które są chore na gruźlicę, bądź które pochodzą ze stada, w którym tę gruźlicę zdiagnozowano, po prostu nie ma ratunku. I dla podsumowania tych dwóch sytuacji, które miały miejsce w Bieszczadach, przedstawiłam tutaj takie zestawienie. Dotarłam tylko do takiej oficjalnej odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na jeden z takich bardzo emocjonalnych artykułów, który był umieszczony w Super Ekspresie, gdzie przedstawiciel Ministerstwa Środowiska mówił właśnie o tym, że w związku z tą sytuacją, która wystąpiła w Bieszczadach, która trochę nas wszystkich zaskoczyła, kierując się zasadą uzasadnionej ostrożności, zgoda na odstrzał nie dotyczyła od razu całego stada, tylko dotyczyła kilku osobników. I te odstrzały wykonywane były rokrocznie po to, aby utwierdzić się, że rzeczywiście mamy do czynienia z aktywnym ogniskiem gruźlicy, że w tym jednym miejscu, nie w innych. I dopiero później, jak już ta pewność była, to wtedy pojawiła się ta zgoda. W przypadku drugim, kiedy mieliśmy do czynienia z tym nawrotem choroby, podejrzewa się, że część osobników zarażonych za pierwszym razem, która uszła na tę Ukrainę, prawdopodobnie wróciła do Polski i skontaktowała się po prostu z tymi osobnikami ze Stuposian, zarażając je. I tutaj już generalny dyrektor ochrony środowiska w uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, że brak jest rozwiązań alternatywnych dla zabicia 24 osobników żubra, czyli całego stada, i że dopowiedział również, że te działania, to zabicie tego jednego stada, które się nie kontaktuje z pozostałymi, nie spowoduje długofalowego zagrożenia dla populacji żubra i już po 3 latach od wykonania tej eliminacji na tym terenie będą mogły być wprowadzone nowe osobniki. Po zdezynfekowaniu tego terenu będzie można wprowadzić nowe osobniki wolne od gruźlicy i dalej prowadzić opiekę nad stadem wolnościowym w Bieszczadach. I podsumowując tę część, nasunął mi się taki wniosek, jak już mówię o tych blaskach i cieniach, że tak naprawdę za drugim razem bardzo pomogło to, że po pierwsze znany był wróg, a po drugie środowisko było bardziej zintegrowane i osoby, które były zaangażowane w ochronę żubra, bardziej sobie ufały. Dlatego sytuacja została szybko rozwiązana i moim zdaniem przeprowadzona w sposób najlepszy z możliwych w tamtym momencie. Ale pragnę podkreślić, że w momencie, kiedy są takie trudne, kontrowersyjne tematy i kiedy zaczynamy o nich mówić i my jako osoby, które reprezentują właśnie takie stowarzyszenia, mówimy o ochronie żubra, to kiedy mówimy o takich kontrowersyjnych tematach tylko i wyłącznie, to już jest troszeczkę za późno, że trzeba na bieżąco informować społeczeństwo o wszystkich działaniach, które są prowadzone dla ochrony danego gatunku, bo wtedy to społeczeństwo nie odbiera nas przez pryzmat tylko tej jednej przykrej sytuacji, ale patrzy na nas jak na osoby, które są z tym społeczeństwem w jednej drużynie i gramy do jednej bramki. Zależy nam na tym samym, żeby tego żubra uratować, a nie żeby realizować jakiekolwiek inne działania. Taki mam jeszcze inny wniosek, że też należy przekazywać informację, że jeżeli mówimy o takich konkretnych przykładach, kiedy mamy populację o dużej liczebności i z tej populacji da się odizolować i usunąć osobniki chore, to to jest jedna z form ochrony tej właśnie populacji, że poświęcamy te kilka osobników, ale mając na myśli fakt, że to chroni całą resztę i ta reszta jest szansą dla przetrwania tego gatunku. I jeszcze taki komentarz na koniec, ponieważ tak jak powiedziałam, ten drugi przypadek wystąpienia gruźlicy był poprowadzony ze wszech miar
prawidłowo, w sensie odpowiednio, terminowo, szybko i społeczeństwo było informowane na bieżąco i ta informacja była dostępna na temat działań prowadzonych. Natomiast mimo wszystko w internecie komentarze były różne. Niektóre były takie, powiedziałabym, neutralne, gdzie osoby wypowiadały się, że szkoda im tych pięknych stworzeń, że może jednak spróbować to leczyć, że może szczepić te nowonarodzone cielęta. To były takie komentarze w stylu szkoda, że z tymi żubrami no, stało się tak, jak się stało. Natomiast były też komentarze bardzo negatywne, gdzie mimo wszystko twierdzono, że te leczące odstrzały, w cudzysłowie brane, są dokonywane przez znajomych pana ministra, że najprościej jest zabić, że ogólnie w momencie, kiedy ktoś ma ochotę odstrzelić żubra, należy go strzelić, a potem najwyżej się stwierdzi, że zwierzę było chore. Takie sytuacje również będą nam towarzyszyły i myślę sobie, że czasami trzeba po prostu podejmować działania, mając świadomość, że będziemy musieli się z tymi komentarzami po prostu na co dzień zmierzać. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję.